Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Senior 60+. Dzisiaj wspólnie z Aleksandrą Gracjasz zachęcać będziemy Państwa do udziału w kilku ciekawych wydarzeniach. W imieniu Biblioteki Raczyńskich zapraszamy na kurs komputerowy z podstaw obsługi komputera. Kurs rozpocznie się 17 września, potrwa do 21 listopada. Będzie odbywać się we wtorki, w czwartki w dwóch grupach o godzinie 9.30 i 12.30. Udział w kursie jest bezpłatny. Podczas kursu będziecie Państwo mogli nauczyć się szukać m.in. informacji w internecie, zakładać katalogi, to i dużo więcej, ale na kurs trzeba się oczywiście wcześniej zapisać. Zapisy ruszają w piątek, 6 września od godziny 9. Można zapisać się osobiście w tak zwanym informatorium Biblioteki Raczyńskich albo można zadzwonić pod wskazany numer telefonu. 9 września z kolei ruszają zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Te zapisy potrwają do 20 września i można się zapisywać od godziny 10 do 15. Biuro Uniwersytetu znajduje się przy ulicy Ratajczaka 37. Działa w poniedziałki, wtorki i czwartki między 10 i 14. W tym roku czesne w ramach Uniwersytetu wynosi 120 zł, natomiast nowe osoby, które chcą dołączyć do Uniwersytetu, muszą dodatkowo zapłacić 25 zł. Zapisy na poszczególne sekcje będą się odbywały w październiku i w październiku również konkretnie 23 października przewidziana jest uroczysta inauguracja połączona z 40-leciem Uniwersytetu, bo w tym roku taki jubileusz właśnie Uniwersytet obchodzi. A w programie Uniwersytetu bardzo ciekawe, inspirujące wykłady, które odbywają się raz w tygodniu, sekcja sportowa, sekcje językowe, sekcja artystyczna, tutaj muzyka i taniec. W ramach Uniwersytetu będziecie Państwo mogli też wybierać się na przeróżne wycieczki, więc z pewnością będzie z czego wybierać. A w najbliższym czasie, konkretnie w sobotę, polecamy Państwu garść wydarzeń. Wybieramy się na Lednicę. 7 września Lednica Seniora o godzinie 9 się rozpocznie. W programie oczywiście modlitwa, o 17 symboliczny moment, przejście przez Bramę Rybę. Wszyscy uczestnicy tegorocznej Lednicy otrzymają pamiątkowy rachunek sumienia i taką specjalną pieczęć. Hasło tegorocznego spotkania to "Wierz, że Cię kocham". Z Lednicy wracamy do Poznania 7 września, również w sobotę. Możecie się Państwo wybrać na tak zwane narodowe czytanie, które odbędzie się na parkingu Biblioteki Raczyńskich między godziną 10 i 14. I tutaj usłyszycie Państwo m.in. fragmenty Katarynki Bolesława Prusa. W programie tego wydarzenia również taki występ kataryniarza, który zagra na Katarynce z 1879 roku, więc to jest Katarynka tylko o rok starsza od noweli Bolesława Prusa. Będzie można wysłuchać również koncertu piosenek podwórkowych i wysłuchać wykładu na temat krótkich form literackich. Udział w tym wydarzeniu oczywiście jest bezpłatny. Nieco później, również w sobotę o godzinie 17, zapraszamy na wycieczkę po trakcie królewsko-cesarskim. To jest taki cykl wycieczek, które odbywają się w każdą sobotę we wrześniu również o godzinie 17 i tym razem będzie to wycieczka pod hasłem "Poznańskim szlakiem kobiet". Zbiórka przed katedrą. Zapraszamy oczywiście nie tylko panie, ale również panów. Na pewno będzie bardzo ciekawie i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, nie trzeba się na taką wycieczkę zapisywać. Wracają wtorki dla seniora po krótkiej wakacyjnej przerwie. 10 września wypada takie najbliższe spotkanie. O godzinie 16.30 w Galerii Atanazego Biblioteki Raczyńskich. Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać. Jak zwykle usłyszycie Państwo wykład doktora Tomasza Umerle na temat tym razem Seweryna Krajewskiego, czyli kompozytora takich wielkich utworów jak Anna Maria, Niech żyje bal, więc z pewnością będzie okazja do tego, żeby powspominać sobie dawne czasy. Polecamy. Jesienią warto wybrać się również do kina. Jest wiele seansów specjalnie przygotowanych właśnie dla Państwa i wtorki. We wtorki zalecamy, żeby wybrać się do kina Rialto. Tutaj dwa seanse o godzinie 12.30, 15.30. Bilety w cenie 12 zł. I najbliższe takie seanse odbędą się 10 września. Będzie można zobaczyć nowy film Patryka Wegi, Polityka.
W środę warto wybrać się do kina Muza. Tutaj działa seans pod hasłem Senior w Muzie, w ramach którego możecie Państwo zakupić bilety na filmy w cenie 10 zł. Dwa seanse o godzinie 15 i 17.30. 11 września o godzinie 15 będzie można zobaczyć film Eli John, natomiast o 17.30 film pod tytułem Kwiaty Miłości. I w ramach tych spotkań filmowych przed projekcjami filmowymi odbywa się krótkie wprowadzenie do filmu, natomiast po filmie organizatorzy zapraszają do takich pogadanek na temat obejrzanego filmu i przewidziany jest również mały poczęstunek. W czwartki, konkretnie w jeden wybrany czwartek, warto wybrać się z kolei do Kina Pałacowego. Przypominamy, że Kino Pałacowe działa w Centrum Kultury Zamek i tutaj właśnie 12 września o godzinie 13 można się wybrać w ramach tego cyklu na film, nowy film Pedro Almodovara, Ból i Blask. Bilety w cenie 10 zł. Wracamy na Ostrów Tumski. Zapraszamy Państwa w imieniu Bramy Poznania na bardzo ciekawe oprowadzania. Brama Poznania organizuje takie oprowadzania dedykowane właśnie Państwu pod hasłem Ostrów Tumski przez wieki. 11 września o godzinie 12 można się wybrać na takie oprowadzanie. Będzie okazja do tego, żeby poznać przepiękną historię Ostrowa Tumskiego, a przy okazji też zapoznać się z nowościami technologicznymi, których w Bramie Poznania nie brakuje. To jest oprowadzanie z przewodnikiem. Dzień później, 12 września o godzinie 17, zapraszamy na oprowadzanie pod hasłem Jasno Widzę. To jest oprowadzanie po ekspozycji Bramy Poznania dla osób z dysfunkcją słuchu. Jeśli chodzi o oprowadzania w Bramie Poznania, to one są bezpłatne, natomiast trzeba się wcześniej na nie zapisać bezpośrednio w punkcie informacji Bramy Poznania albo można zadzwonić pod wskazany numer telefonu. Już od jakiegoś czasu polecamy Państwu wyjątkowe miejsce na mapie Poznania. To jest projekt FIFNA, który działa przy ulicy Sienkiewicza 20. Możecie Państwo tutaj korzystać z konsultacji cyfrowych między innymi, ale teraz polecamy Państwu taki klub literacki seniora, który działa, spotykają się jego członkowie dwa razy w miesiącu i teraz najbliższe takie spotkanie odbywać się będzie 13 września o godzinie 12. Potrwa 2 godziny, więc jeśli myślicie o tym, żeby pisać albo piszecie i chcielibyście się pochwalić tym, co napisaliście, to jest właśnie miejsce i czas, żeby to zrobić. Polecamy. I również polecamy taką ofertę Teatru Polskiego pod hasłem Teatr Polski Seniorom. Oferta, w ramach której możecie Państwo kupić bilety w cenie 15 zł na wybrane spektakle w Teatrze Polskim. I we wrześniu będzie można się wybrać między innymi na spektakl Hamlet. I tutaj uwaga, ten spektakl nie będzie grany w Teatrze Polskim, tylko w przestrzeni Starej Rzeźni. Będzie można zobaczyć ten spektakl 19, 20, 21 oraz 22 września. To będzie wyjątkowy spektakl, taki interaktywny. Państwo sami zdecydujecie, kiedy będzie można się włączyć w ten spektakl, kiedy jakie fragmenty obejrzeć, otrzymacie takie specjalne słuchawki, więc warto się wybrać do Starej Rzeźni. I pamiętajcie Państwo, że jeśli chcecie skorzystać z oferty, to kupując bilety trzeba przypomnieć, że chodzi konkretnie o ofertę Teatr Polski Seniorom. Zbliżają się wielkimi krokami senioralni. Cykl jesiennych wydarzeń dedykowanych Państwu, już teraz wiemy, że będzie ich naprawdę dużo, ponad 150 wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Zaczynamy wielką inaugurację na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Już teraz Państwa na to wydarzenie zapraszamy. Będziemy się cieszyć, jeśli będziecie Państwo świętować z nami rozpoczęcie senioralnych 28 września o godzinie 11 w programie występ Krystyny Giżowskiej, bezpłatne badania. Będzie okazja do tego, żeby pobrać taki szczegółowy program w formie papierowej i żeby zarazić się pozytywną energią i być z nami przez całe 1,5 miesiąca, bo to będzie około 6 tygodni wydarzeń specjalnie właśnie dla Państwa. Wykłady, spotkania, drzwi otwarte w miejscach, które działają na Państwa rzecz. Okazje do tego, żeby się przebadać, żeby skorzystać z przeróżnych aktywności. Warto z nami być. I w ramach senioralnych, tak jak w ubiegłym roku, odbędą się targi Viva Seniorzy 25 i 26 października. Warto być na targach, bo targi w tym roku będą obchodzić 10 urodziny, okrągły jubileusz i z tego powodu przygotują dla Państwa mnóstwo
mnóstwo atrakcji. Będzie okazja do tego, żeby podejrzeć ofertę w mieście i w regionie, ale też skorzystać z przeróżnych warsztatów, wziąć udział w spotkaniach i wysłuchać wspaniałych koncertów. Pierwszego dnia wystąpi dla Państwa pani Grażyna Brodzińska, a drugiego dnia targów wielka gwiazda polskiej estrady Halina Frąckowiak. Już teraz możecie Państwo się zaopatrzyć w bilety. Bilety można kupić przez internet, przez stronę targów Viva Seniorzy. Natomiast w dniu imprezy ta sprzedaż internetowa ustaje i targi będą do kupienia wyłącznie w kasach. I na koniec króciutko o pakiecie Poznań Viva Senior. Przypominamy, że pakiet działa. To są usługi bezpłatne, skierowane do Państwa, do mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj swoje podatki. Tych usług jest sporo. Wiemy, że w najbliższych dniach pojawią się nowe usługi. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować szczegółowo, co to za usługi. A w tej chwili możecie Państwo skorzystać z pudełka życia, z poznańskiej złotej karty, ze złotej rączki, z książki dla seniora, z miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z usług podologa, z dojazdem do domu. Działa również usługa mycie okien. Dzisiaj szerzej opowiem Państwu o usłudze poznańskiej złotej karty. To jest karta, która upoważnia Państwa do zniżek w wielu miejscach w Poznaniu. W tej chwili jest już ponad 100 partnerów karty. To zniżki z takiej sfery jak turystyka, zdrowie, medycyna, wsparcie, kultura. Jest tego naprawdę sporo i jako centrum pracujemy, żeby tych miejsc, gdzie możecie Państwo skorzystać ze zniżek, było coraz więcej. Karty wyrabia się w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ulicy Wszystkich Świętych 1, to jest główna siedziba, albo na Zawadach przy ulicy Małachowskiego. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku, mniej więcej od godziny 7:00-7:30 do 15:00-15:30. W tych godzinach od ręki załatwicie Państwo wyrobienie takiej karty i otrzymacie dodatkowo taki katalog aktualnych zniżek, więc wystarczy przyjść i już tego dnia będzie można korzystać ze zniżek. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek, ale również upoważnia do rezerwowania bezpłatnych wejściówek na wydarzenia organizowane przez miasto dedykowane seniorom. To m.in. potańcówka oraz spektakle teatralne w poznańskich teatrach. To tylko takie ogólne informacje na temat pakietu. Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości, zapytania, to oczywiście udzielimy Państwu szczegółowych informacji. Zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić. Działają dwa numery telefonu i zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzać, bo bardzo cenimy sobie kontakt z Państwem. A my przypominamy, że Centrum Inicjatyw Senioralnych mieści się przy ulicy Mielżyńskiego 24. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.